Grzegorz Gabor, witam i zapraszam na sportowy przegląd tygodnia. 11. kolejka rozgrywek klasy A, zwycięska dla Naprzódu Lipiny. Po ostatnich kilku przegranych meczach Naprzód pokazał, że nie zapomniał, jak gra się w piłkę i od samego początku pojedynku z Górnikiem Wesoła zgłaszał chęć na zainkasowanie kompletu punktów, co szybko stało się faktem. Po dobrym i ciekawym meczu podopieczni trenera Grzegorza Wagnera pokonali pewnie Katowiczan. Naprzód Lipiny, Górnik Wesoła 2-0. Gole dla gospodarzy zdobyli Adrian Palka i Rafał Hajk. To zwycięstwo pozwoliło Lipinianom na złapanie trochę oddechu i awansowanie na 10. miejsce w tabeli. Prowadzi Urania Ruda Śląska. Przed własną publicznością w minionej kolejce rozgrywek klasy B zagrali również piłkarze rezerw Naprzódu Lipiny. Ostatnim meczem rundy jesiennej Naprzód 2 Lipiny chciał przypieczętować dobry sezon. Do Lipin na 9. kolejkę przyjechała Pogoń 2 i Mielin, która w tym sezonie spisuje się nieco słabiej niż Lipinianie. Przynajmniej tak wynika z tabeli. Tak więc cel, jakim było zwycięstwo, wydawało się całkiem realnym. Szybko okazało się jednak, że nie będzie to takie łatwe. Długo w tym pojedynku utrzymywał się bezbramkowy remis. Na końcówkę więcej sił zachowali jednak goście, którzy w ostatnich minutach zdołali strzelić bramkę i wywieźć z Lipin 3 cenne punkty. Naprzód 2 Lipiny, Pogoń 2 i Mielin 0-1. O podsumowanie rundy jesiennej poprosiliśmy lipińskiego szkoleniowca. No, rezerwy to jest drużyna, w której zawodnicy mają zdobywać doświadczenie, ogrywać się i zawodnicy, którzy mniej grają w pierwszym zespole, mogli zachowywać rytm meczowy. Także nie przywiązujemy większej wagi do wyników, bardziej interesują nas założenia taktyczne, gra, doskonalenie pewnych elementów w grze, żeby później można wprowadzić zawodnika do pierwszego zespołu i żeby później to w pierwszym zespole realizować. Temu mają służyć rezerwy, a tak jak mówię, wynik to jest sprawa drugorzędna. Pewnie każdy chce wygrywać, ale no nie zawsze się po prostu da. Szkoda ostatniego meczu, bo wydawało się, że uda się urwać przynajmniej jeden punkt. Stracona bramka w końcówce meczu spowodowała, że jednak ten ostatni pojedynek rundy jesiennej zakończył się porażką. No tak to niestety jest. W piłce liczy się to, co wpada do siatki. Przeciwnik był o tą jedną bramkę lepszy. No i niestety cały wysiłek 90 minut poszedł na marne, ale to tylko na zasadzie w cudzysłowie na marne, bo tak powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby niektórzy zdobywali doświadczenie, a niektórzy zachowywali rytm meczowy, który później po prostu potrzebny jest nam do pierwszego zespołu. Mistrzem jesieni wśród B-klasowców Wyzwolenie Chorzów Naprzód 2 Lipiny kończy pierwszą rundę na 6. pozycji z dorobkiem 12 punktów. W 13. kolejce 4. ligi grupy pierwszej Śląsk Demarko zremisował 2-2 w pojedynku wyjazdowym z Unią Dąbrowa Górnicza. Do przerwy Świętochowiczanie przegrywali 0-1. Niezła druga połowa w wykonaniu Świętochowiczan pozwoliła uratować remis. Bramki dla Śląska Demarko zdobyli Lesi Gitarka. Na 2 kolejki przed końcem rundy jesiennej zespół ze Świętochłowic zajmuje niezmiennie 13. miejsce w tabeli. W fotelu lidera zasiada podlesianka Katowice. Mateusz Lapusek nie jest już trenerem piłkarzy Śląska Demarko Świętochłowice. Po ostatniej przegranej z Rozwojem Katowice szkoleniowiec zespołu ze Skałki podał się do dymisji. W zremisowanym pojedynku z Unią Dąbrowa Górnicza drużynę poprowadził drugi trener Śląska Arkadiusz Spiolek. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy prezesa klubu. Wymagamy tutaj od siebie i zawsze będziemy wymagać też również od trenerów. No, dla nas podstawowym punktem odniesienia są punkty i tych punktów niestety nie było. Gdzieś tam trener musi mieć też troszkę szczęścia. Na ten moment znowu jesteśmy w strefie praktycznie spadkowej, bo tam jesteśmy chyba jedną pozycję nad kreską. Myślę, że to nie powinno nas zadowalać i nie zadowala nas to, więc no, gdzieś jakieś zmiany musiały być. Może też, żeby coś zmienić w zespole, bo zespół może źle nie gra, ale gdzieś tam czegoś pewnie im brakowało i zobaczymy. Myślę, że na ten moment Arek razem ze mną tą końcówkę sezonu przepracujemy. Mamy jeszcze 2 mecze, gdzieś tam wstępne rozmowy gdzieś żeśmy prowadzili, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Możemy uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, jakieś nazwiska w kręgu zainteresowań? Nie, jest jedno nazwisko, które
jesteśmy dogadani, natomiast no wszystko też zależy, bo są, no, wszyscy widzimy, co się dzieje za naszymi granicami, co się dzieje w kraju, ekonomia, myślę, że to też duży wpływ ma na sport. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało do końca roku. Myślę, że wiele rzeczy mnie jako prezesowi też się wyjaśni. Zobaczymy, na spokojnie. Mamy dwa mecze, potem mamy dwa miesiące praktycznie na to, żeby podjąć decyzję. Nasz serwis kończymy zaproszeniem. Już 11 listopada na basenie ekologicznym odbędzie się bieg niepodległości ku pamięci powstańców śląskich. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Świętochłowicki Klub Morsów Harciole. Na uczestników biegu głównego będzie czekało 15 przeszkód, które będą rozlokowane na 3 km trasy. To w biegu głównym dla dorosłych. Dla dzieci natomiast organizatorzy przygotowali odcinek nieco mniejszy, bo liczący niespełna 800 metrów, na którym znajdzie się 12 przeszkód. Patronatem honorowym bieg niepodległości objął prezydent miasta Świętochłowice. Zapisy ciągle trwają. Więcej szczegółów w tej sprawie można znaleźć na stronie facebookowej Świętochłowickiego Klubu Morsów Harciole. Zachęcamy do udziału. Wysiłek spory, ale satysfakcja na mecie z pewnością gwarantowana bez względu na zajęte miejsce. Tym zaproszeniem kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.